To jedyne takie miejsce w Polsce i jedno z kilkunastu w Europie. Mini IKEA, czyli Studio Planowania i Zamówień, powstało w Galerii Handlowej w centrum Gliwic. Ma to ułatwić klientom możliwość robienia zakupów, wybranych produktów, a także zaprojektowania wnętrz. Fatima Orlińska. Ten format w Europie dopiero się rozwija. To połączenie studia projektowego ze sklepem. Można przyjść, nawet bez umawiania się, wejść do nas, zobaczyć. Nasi projektanci, konsultanci pokażą, jaki mamy asortyment również, co jest możliwe, co dostępne. I można się umówić też na konkretną godzinę na planowanie kuchni, szafy, mebli. Są topowe produkty, które najczęściej są sprzedawane w naszych sklepach, nie tylko w Katowicach. Studio projektowania wnętrz w Gliwickiej Galerii funkcjonowało od kilku miesięcy i jak mówią projektanci, taka forma obsługi klienta cieszy się dużym zainteresowaniem. Projekty najczęściej bardzo różne. Przekrój jest ogromny. Kuchnie duże, kuchnie bardzo malutkie w domach, w mieszkaniach. Zarówno mogą to być takie moduły, powiedzmy trzech szafek i 18 na przykład. Także przekrój mamy, że tak powiem, od A do Z. Dlaczego szwedzki gigant wybrał akurat Gliwice? Już 2 lata temu, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, miasto nawiązało współpracę z siecią sprzedażową, wyposażając mieszkania dla uchodźców, a kilka dni temu wspólnie oddano do użytku świetlicę środowiskową. Obiekt ważny z punktu widzenia społecznego, czyli środowiskową świetlicę, fachowo to się nazywa placówka wsparcia dziennego. Jest to miejsce, w którym również IKEA zaoferowała zaprojektowanie tego obiektu. Również są warsztaty, jest kuchnia, sala zabaw dla dzieci. Studio Planowania i Zamówień jako najnowszy format IKEA przed wdrożeniem w życie testowano od 2021 roku.